2 października wspominamy błogosławionego Antoniego Chevrier, prezbitera. Antoni urodził się w Wielkanoc 16 kwietnia 1825 roku w Lyonie we Francji. Był jedynakiem. Od 14 roku życia pragnął być kapłanem. Nie był zbyt dobrym uczniem, ale był gorliwym, poważnie przygotowującym się do kapłaństwa klerykiem. Przyjął święcenie kapłańskie 25 maja 1850 roku i rozpoczął posługę w najbiedniejszej robotniczej dzielnicy Lyonu. Jeszcze przed przyjęciem święceń kapłańskich chciał wyjechać na misję, jednak nie zrobił tego ze względu na prośby, a nawet groźby matki. Jego terenem misyjnym stała się najbiedniejsza dzielnica Lyonu. Antoni widział biedę robotników, zarówno materialną, jak i duchową. Późniejszego świętego Jana Marię Vianneya prosił o wskazówki dotyczące duszpasterstwa w tym trudnym środowisku. Sam wstąpił do trzeciego zakonu franciszkańskiego. W Wigilię Bożego Narodzenia w 1856 roku, rozważając tajemnicę narodzenia Pana Jezusa w ubogim żłóbku, zapragnął go naśladować, pracując wśród ubogich. Chciał pracować jako ubogi wśród ubogich, jednak nie tylko samotnie, ale chciał mieć też współpracowników. Szczególnie troszczył się o dzieci i młodzież. Nabył opuszczoną salę balową i zorganizował tam schronisko dla porzuconych dzieci i młodzieży. Bezinteresownie przygotowywał je do przyjęcia pierwszej komunii świętej i starał się im zapewnić podstawowe wykształcenie. W ciągu jego życia około 2400 dzieci uzyskało pomoc w jego schronisku. Gdy po kilkuletniej chorobie umierał 2 października 1879 roku, jego pracę kontynuowało 4 księży wykształconych w jego szkole oraz kilka sióstr. Obecnie członkowie założonych przez niego zgromadzeń kontynuują jego misję na wszystkich kontynentach. O jego działalności mówił też papież Jan Paweł II w czasie jego beatyfikacji. Ojciec Chevrier, kapłan diecezjalny działający w środowisku miejskim, był razem ze swymi współbraćmi apostołem najuboższych dzielnic robotniczych na przedmieściach Lyonu w okresie narodzin wielkiego przemysłu. Jego misjonerski zapał pobudził go do przyjęcia radykalnie ewangelicznego sposobu życia i szukania świętości. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Antoniego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.